Cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na mój kurs, którego nazwa to granice ciągów, granice funkcji i ciągłość funkcji. Serdecznie zapraszam. Na tym właśnie spotkaniu zajmiemy się obliczaniem granic ciągów liczbowych, ale tych ciągów, które mają postać wielomianową, a więc zapraszam. Z ciągami liczbowymi spotkałeś się już w szkole średniej, kiedy to nauczyciel wprowadzał Tobie definicję ciągu liczbowego. Otóż ciąg liczbowy jest to dowolna funkcja, która przekształca zbiór liczb naturalnych, dodatnich w zbiór liczb rzeczywistych. Ciągi oznaczamy nie tak jak funkcje standardowo f od x czy g od x, tylko ciągi oznaczamy właśnie albo an będzie, albo bn, albo cn i tak dalej, i tak dalej. Czyli ciąg jest to funkcja, która odwzorowuje zbiór liczb naturalnych dodatnich w jakiś tam zbiór liczb rzeczywistych, prawda? Czy też jakiś węższy zbiór, ale ogólnie mamy tutaj na myśli zbiór liczb naturalnych, ogólnie w zbiór liczb rzeczywistych. I to jest taka funkcja. I teraz tematem naszego spotkania jest obliczanie granic tych ciągów. Granica, czyli limes, przy n zmierzającym i w ciągach liczbowych jest zawsze do plus nieskończoności. No i zapisujemy an, czyli limes przy n zmierzającym do plus nieskończoności naszego ciągu an. Jeżeli na tym spotkaniu zajmujemy się tylko i wyłącznie ciągami w postaci wielomianowej, to zapamiętaj, że na tym spotkaniu będziemy wyciągać najwyższą potęgę n przed nawias i w ten sposób będziemy liczyć dalej granice. Czyli taka metoda, wyciąganie najwyższej potęgi n przed nawias. Zapraszam do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to nasze spotkanie. Przykład numer 1. Chcemy policzyć granicę właśnie takiego ciągu, ciągu an postaci 1 minus 3n. Jest to oczywiście ciąg w postaci wielomianowej, a jeszcze można by było bardziej precyzyjnie określić, jest to ciąg w postaci funkcji liniowej. I teraz, licząc granicę, zapisujemy limes przy n zmierzającym do plus nieskończoności. I teraz w nawiasie zapisujemy sobie 1 minus 3n. Powiedziałam na wstępie do naszego spotkania, że będziemy tutaj stosować taką metodę w przypadku ciągów danych wielomianem, że wyciągamy najwyższą potęgę n przed nawias. Czyli popatrzmy, najwyżej tutaj w tym nawiasie jest n. Czyli ja wyciągam n przed nawias, dzięki czemu jak wyciągam n, to znaczy tak jakby chcę w nawiasie podzielić przez n. Czyli 1 chcę podzielić przez n. Teraz minus 3n chcę podzielić przez n, bo zabrałam n przed nawias, czyli w nawiasie dzielę. Czyli 3n podzielone przez n to będzie po prostu 3. I teraz uwaga, jeżeli n to jest bardzo, 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 bardzo duża liczba, to znaczy, że ona nam zmierza do plus nieskończoności to samo n. Natomiast 1 nad bardzo, 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 bardzo dużą liczbę to zmierza nam do zera, bo to jest bardzo bliskie 0. 1 nad bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czyli ogólnie cały ten nawias, popatrzmy, cały ten nawias, 0 minus 3 zbiega nam do minus 3. I teraz uwaga, nieskończoność na plusie. Jak ja pomnożę przez minus 3, to będzie nieskończoność, ale na minusie, bo plus razy minus daje minus. Czyli ostatecznie ten nasz ciąg an będzie zbiegał do minus nieskończoności, czyli granicą tego ciągu. W momencie, gdy n ucieka do plus nieskończoności, to nasz ciąg, ten an, będzie uciekał do minus nieskończoności. Mamy teraz przykład ciągu, który jest oczywiście dalej wielomianem i o wzorze on jest taki. 3n do potęgi 10 minus 3n dodać 2. Liczymy oczywiście limes tego ciągu przy n zmierzającym do plus nieskończoności. W nawiasie sobie przepisujemy ten nasz ciąg
I teraz, zgodnie z tym, co powiedziałam, jeżeli jest ciąg dany w postaci zwykłego, najnormalniejszego wielomianu, to postępujemy zgodnie z zasadą, że wyciągamy najwyższą potęgę n przed nawias. Czyli n do której jest najwyższe? N do potęgi dziesiątej. Czyli wyciągam n do potęgi dziesiątej, dzięki czemu w nawiasie co mi zostanie? Jak ja podzielę tą pierwszą część tutaj, 3n do dziesiątej przez n do dziesiątej, zostaje mi samo 3. Dalej. Będę miała minus 3n, to jest jakby druga część, podzielę przez n do dziesiątej. Będę miała minus 3 nad n do potęgi dziewiątej. Dalej i mam ostatnią część, samą dwójeczkę, no to będę miała 2 podzielone przez n do potęgi dziesiątej. Dobra, no to teraz zastanówmy się, do czego ucieka ten nasz ciąg, jaka jest jego granica. Jeżeli n ucieka do plus nieskończoności, to jeżeli ja plus nieskończoność podniosę do potęgi dziesiątej, to w dalszym ciągu ucieka mi, tyle że szybciej, do plus nieskończoności. Dalej, teraz ten człon tutaj, czyli 3 podzielone przez coś mega, mega, mega dużo, to ucieka do zera. Dalej, 2 podzielone przez coś bardzo, 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 bardzo dużo, no to nam ucieka do zera. Zatem cały ten nawias, do czego nam będzie uciekał? 3 minus 0 plus 0 po prostu ucieka nam do trójki. Zatem, skoro to ucieka do plus nieskończoności, pomnożone przez to 3, bo ten nawias ucieka do trójki, to 3 razy nieskończoność. To i tak jest nieskończoność. No nieskończoność jest nieograniczona dla człowieka, prawda? Więc my tylko zapisujemy nieskończoność, ale my nie wiemy, ile ta nieskończoność wynosi. No niestety nikt jeszcze tej nieskończoności po prostu nie odkrył. Ciąg numer 3 postaci AN to się równa minus 5N minus 3 nad 2. Część pewnie z Was popatrzy na ten ciąg jako na funkcję wymierną. Oczywiście, że to jest funkcja wymierna, ale da się to sprowadzić do wielomianów, dlatego że, tak żeby wyglądało na wielomian oczywiście, dlatego że w mianowniku nie ma n-a, jest tylko liczba. Czyli ja mogę, popatrz, podzielić przez dwójkę, zarówno tą część, jak i tą. Czyli minus 5n podzielone przez 2 to będzie minus 5 drugich n. Minus 3 podzielone przez 2 to będzie minus 3 drugie. I teraz już dużo łatwiej zauważyć, że mamy tu do czynienia po prostu z wielomianem. Czyli zapiszmy sobie tą granicę, którą mamy do policzenia i zgodnie z tym, co powiedziałam, wyciągamy najwyższą potęgę n przed nawias, czyli w tym wypadku no, po prostu n wyciągamy. Jak zabiorę z tego n, czyli podzielę przez n z tej części, to mi zostaje minus 5 drugich, odjąć, a teraz 3 drugie jak podzielę przez n, to będę miała 3 nad 2n. Dzielenie przez n, zapamiętaj, to jest tak, jakbym ja chciała to n wsadzić do mianownika. No i wsadziłam. No to teraz sprawdzamy. Jak n ucieka do plus nieskończoności, to znaczy, że właśnie to ucieka do plus nieskończoności, to skoro n ucieka do plus nieskończoności, to jak ja 3 podzielę przez to nasze 2n, a to 2n ucieka w nieskończoność, czyli będę miała 3 na bardzo, 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 bardzo dużo, to znaczy, że to będzie bardzo, bardzo mało, czyli będzie uciekało do zera. Zatem cały ten nawias ucieka nam do minus 5 drugich minus 0. No to to ucieka nam do minus 5 drugich. I teraz granica ile będzie wynosiła? To, co przed nawiasem ucieka w nieskończoność, pomnożone przez minus 5 drugich, to nam się znak tylko zmieni, czyli będzie uciekało do minus nieskończoności. Zatem, jeżeli n zmierza do plus nieskończoności, to ten nasz ciąg AN ucieka do minus nieskończoności. Przykład numer 4. Ciąg postaci AN to się równa minus 7n kwadrat dodać 5n. Oczywiście ten ciąg jest dany w postaci wielomianu, a konkretnie, jak widzisz, jest to funkcja kwadratowa. Ale nas interesuje, żeby była postać wielomianu. Tutaj gotowa od razu postać wielomianu jest, więc ja przepiszę, że mamy policzyć właśnie granicę przy n zmierzającym do plus nieskończoność. Zgodnie z zasadą, którą tutaj omówiłam na wstępie do lekcji, wyciągamy najwyższą potęgę n przed nawias, czyli w tym wypadku wyciągam n do kwadratu przed nawias. Wyciąganie przed nawias, zapamiętaj, to tak jakby dzielę w nawiasie. Czyli jak ja tę pierwszą część podzielę przez n kwadrat, to mi zostaje samo minus 7.
teraz dodać, jak ja 5n podzielę przez n kwadrat, to po jednym n się skróci i będzie 5 nad n. Tu chodzi o to, że możesz rozpisywać, tylko może lepiej sobie już w głowie skrócić, a jak masz problem, to sobie gdzieś zapisz na boku. 5n podzielone przez n kwadrat. To n z tym jednym n-em się skróci i zostaje mi 5 nad n. Teraz uwaga, do czego będzie zmierzało n kwadrat, skoro n do plus nieskończoności? Oczywiście w kwadracie też ucieka do nieskończoności jeszcze szybciej. Dalej, 5 podzielone przez n ucieka oczywiście do zera, bo to jest 5 podzielone przez bardzo, 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 bardzo dużą liczbę. To ucieka nam do zera. Zatem ten nawias ucieka nam do minus 7 dodać 0, do minus 7. Czyli ostatecznie plus nieskończoność pomnożona przez minus 7 daje nam oczywiście liczbę uciekającą do minus nieskończoności. Czyli jednym słowem, w momencie, kiedy n ucieka do plus nieskończoności, to wartości tego ciągu uciekają do minus nieskończoności. Teraz mamy ciąg postaci an równa się i mamy taki iloczyn. 2n kwadrat plus n mamy pomnożyć przez 3n do trzeciej dodać 1. Żeby policzyć granicę tego ciągu, ja proponowałabym najpierw pomnażać nawiasy, żeby wtedy wiedzieć, co jest najwyższą potęgą n, żeby wyciągnąć ją przed nawias, czyli wymnażamy każdy z każdym. To z tym to będziemy mieć 6n do potęgi piątej. Przypominam, wykładniki dodajemy. Dodać. Czyli to z tym pomnożyliśmy, teraz to z tym weźmy. 2n kwadrat razy 1, czyli 2n kwadrat. Dodać. Teraz pomnożmy to z tym, czyli będziemy mieć 3n do potęgi czwartej. I to z tym pomnożmy, czyli dodać n. No niestety nic tutaj nie poredukujemy, ale możemy już teraz napisać naszą granicę. Przy n zmierzającym do plus nieskończoności posegregujemy sobie od najwyższej potęgi. 6n do potęgi piątej, dodać 3n do potęgi czwartej, dodać 2n do potęgi drugiej, no i dodać n. Zgodnie z zasadą wyciągamy przed nawias najwyższą potęgę tego naszego n, czyli w tym wypadku to będzie n do piątej. Zabieram przed nawias n do piątej, czyli tak jakby dzielę przez n do piątej. Tu mi zostaje 6, dodać. To jak podzielę przez n do piątej, mogę sobie napisać z boku. 3n do czwartej podzielę przez n do piątej. Popatrz, to mi się to skróci, tu zostaje mi jedno n tak jakby. Czyli dodać 3 nad n. Następnie dodać. Teraz to tak samo tutaj robię. 2n kwadrat podzielę przez n do piątej. Czyli tak jakby te 2n nam się skazują, tu zostaje n do trzeciej. Czyli będę miała 2 nad n do trzeciej i dodać, i dokładnie tak samo tutaj robimy, n podzielone przez n do piątej. Jedno n się skasuje oczywiście co do jedynki, natomiast tutaj zostanie nam, będziemy mieć mianowniku n do czwartej, czyli będziemy mieć 1 nad n do potęgi czwartej. I teraz uwaga, tak, n do potęgi piątej, gdy n ucieka do plus nieskończoności, no to n do piątej jeszcze szybciej do nieskończoności ucieka. Następnie 3 podzielone przez n oczywiście zmierza do zera, no bo mianownik do nieskończoności, czyli cały ułamek do zera, ten też do zera, ten też do zera ucieka, czyli cały nawias ucieka do 6 dodać 0, dodać 0, dodać 0, czyli ucieka do po prostu szóstki. A więc ostatecznie nieskończoność pomnożona przez szóstkę to i tak daje po prostu nieskończoność. Nieskończoność nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile wynosi, więc po prostu zapisujemy plus nieskończoność. Przykład numer 6. Mamy ciąg w postaci oczywiście też wielomianu, no ale trzeba sobie to wymnożyć, będzie nam łatwiej wtedy wyciągać przed nawias. Czyli znowu każdy z każdym, czyli będziemy mieć tutaj minus 4n do potęgi 12. Przypominam, wykładniki dodajemy. 5 dodać 7 to jest 12. Dalej, mnożymy to z tym, czyli dodać 4n do potęgi 6. Dalej, to z tym mnożymy, czyli minus i minus da nam plus, 2n do potęgi siódmej. I jeszcze mnożymy to z tym, minus 2 razy n, to jest minus 2n. No i teraz liczymy granicę. Na pewno nam tak będzie łatwiej liczyć tą granicę w takiej postaci. Ja posegreguję od najwyższej potęgi, czyli minus 4n do potęgi 12, dodać 2n do potęgi siódmej, plus 4n do potęgi szóstej, minus 2n. I to się równa. Zgodnie z zasadą wyciągamy przed nawias najwyższą potęgę n, czyli tu widzimy n do potęgi 12 jest
to najwyższa potęga. Czyli tak jakby w nawiasie dzielę przez n do 12. Czyli zostanie mi tutaj minus 4, teraz tutaj plus 2 nad. I teraz tak, jak podzielę przez n do potęgi 12, to my wiemy, że tak jakby nam się te po prostu wykładniki odejmą. Czyli mogę od razu w mianowniku napisać n do potęgi. I teraz 12 minus 7 to jest do potęgi 5. Dalej, dodać 4 podzielone przez. I znowu, jak podzielę przez n do 12, żeby tego już na boku nie rozpisywać, to znowu 12 minus 6 mi się odejmą wykładniki, będzie n do 6. I minus 2 podzielone przez, tu mam n do pierwszej, a dzielę przez n do 12. Czyli jak od 12 odejmę tą jedynkę, która tu jest wykładnikiem, to będę miała n do potęgi 11. No i teraz popatrzmy, jeżeli n ucieka do plus nieskończoności, to n do potęgi do 12 jeszcze szybciej ucieka w nieskończoność. Teraz 2 podzielone przez n do 5, jeżeli n ucieka w nieskończoność, mianownik ucieka w nieskończoność, no to 2 nad coś bardzo, 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 bardzo dużego ucieka do zera. Tak samo tutaj, 4 nad coś mega dużego ucieka do zera. I 2 podzielone przez coś naprawdę uciekającego do nieskończoności mega dużego też ucieka do zera. Zatem cały ten nawias ucieka mi w minus 4, dodać 0, dodać 0, odjąć 0, ucieka mi w minus 4. Zatem ostatecznie mam nieskończoność, czyli to, co stoi przed nawiasem, ucieka w nieskończoność, czyli nieskończoność pomnożona przez minus 4, to tylko zmieni mi znak, czyli będzie uciekało to do minus nieskończoności. Można by było się pokusić o stwierdzenie, że jeżeli ciąg jest w postaci wielomianu, to granica wtedy będzie uciekała albo w nieskończoność, albo w minus nieskończoność. Oczywiście trzeba to rozpisywać, trzeba to wszystko wydarzać, jeżeli są na przykład nawiasy, tak jak tutaj nawias razy nawias, wyciągać przed nawias. Pamiętaj o tym, wyciąganie najwyższej potęgi n przed nawias. To jest ogólnie metoda, która jest bardzo przyjemna do wykonania, prawda? Nie powoduje wielkich jakichś tam zawirowań, więc myślę, że spokojnie będziesz w stanie samodzielnie na podstawie tych przykładów, które ja tutaj wymyśliłam, również ty samodzielnie będziesz w stanie rozwiązywać i liczyć granice ciągów, które są w postaci wielomianowej. A ja zapraszam cię już na kolejne spotkanie ze mną.